Vision Factory w postaci Urszuli Gleisner i Marleny Przybyszewskiej. Witam serdecznie, Artur Głowacki. Bardzo miło mi będzie Państwa zaprosić na dzisiejsze atrakcje. Czym zaczniemy? Może w takim razie słowo na piątek, Urszula. Tak, tak właśnie bardzo się cieszymy, że możemy Państwa dzisiaj gościć na drugiej edycji Learn Do Share. Tak samo specjalnie wybraliśmy datę 10 czerwca, ponieważ zaczynają się euro, tak żeby godnie podkreślić ten taki właśnie wagę tego dnia. Bardzo się również cieszymy, że są Państwo z nami, ponieważ jest to druga edycja. W tamtym roku był to duży eksperyment i właśnie testowaliśmy też, czy Państwu się spodobał ten format. Także bardzo się cieszymy. I też Learn Do Share, tym właśnie co się też wyróżnia ta seria konferencji i tym w ogóle ten cały event, to jest również podkreślenie wartości. Także dla nas jest bardzo ważne łączenie ze sobą mediów, technologii, nowego storytellingu, gamifikacji i wirtualnej rzeczywistości, ale jednocześnie też podkreślamy wagę pozytywnych, dobrych projektów, bo dzisiaj wydaje mi się, że bardzo potrzebujemy takich właśnie projektów pozytywnych, dlatego też właśnie zaprosiliśmy m.in. UNESCO, będzie również MIGAM, Startup Polski. No i mam nadzieję, że Państwo spędzą z nami cudowny dzień. Dziękuję i przekazuję słowo teraz mikrofon Pani Marlenie. Ja tylko słówko. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować tę drugą edycję, sponsorom, partnerom medialnym. I cóż, w części warsztatowej będziemy dzisiaj pracować nad projektem dla miasta Warszawy, o którym trochę za chwilę. Liczymy na Waszą kreatywność i na fajną zabawę i fajne pomysły. Dzień dobry Państwu. Myślę, że i tak byśmy się słyszeli, ale jednak zadbajmy także o jakość dotarcia, bo o jakość w konferencji Learn Do Share chodzi. Dla nas jej idea jest bardzo bliska, ponieważ pracując na co dzień z archiwami audiowizualnymi mamy właśnie absolutne szczęście uczyć się od nich, dzielić się nimi poprzez nasze portale internetowe, takie jak Ninateka, gdzie macie Państwo 24 godziny na dobę bezpłatny dostęp do naprawdę skarbów polskiej kultury audiowizualnej, dokumentu, animacji, eksperymentalnych form jak najbardziej również. Ale oczywiście staramy się też to robić, ponieważ hasłem Niny jest żywe archiwa kultury. Wierzymy, że wszystko to, w jaki sposób tworzymy, składa się na nowe archiwum naszej rzeczywistości, którego jesteśmy współtwórcami i współkreatorami. Wszystkiemu temu staramy się przyglądać m.in. podczas festiwalu Wersja Beta, który zakończył się nie tak dawno, ale który będziemy kontynuować rokrocznie. Jest to festiwal, podczas którego przyglądamy się kulturze w fazie zmiany. Kulturze, którą w tej chwili bardzo często zmienia także technologia. My staramy się dotrzeć do tego, w jaki sposób technologia może też wpływać jakościowo na sposób opowiadania historii, a także na to, w jaki sposób my funkcjonujemy między sobą, w jaki sposób potrafimy o tym później rozmawiać, albo być może wymieniamy się naszymi wrażeniami poprzez różnego typu internetowe, tudzież bezpośrednie gesty i relacje, które wymieniają się także poprzez nowe technologie. Staramy się być blisko tych technologii, ale wiemy, że są one wyłącznie środkiem. Środkiem do tego, żeby udostępniać kulturę w najlepszej możliwej formie, ale też w jak najbardziej atrakcyjnej dla, tutaj powiem absolutnie, odbiorcy i współuczestnika. Zrobiliśmy taki eksperyment na przykład w 2011 roku, niespełna 2 lata po premierze Awatara, że koncert Sacrum Profanum z 2010 roku wydaliśmy na wydawnictwie 3D. W tej chwili pracujemy nad rozpoczynającym się niebawem filmem, pracą nad filmem dwóch biednych Rumunów mówiących po polsku, który reżyseruje Marcin Nowak, a który realizowany będzie właśnie w wirtualnej rzeczywistości. Nie byłoby to może aż tak nowatorskie, gdyby nie to, że ma to być pierwszy film fabularny zrealizowany w tej technologii na świecie. Wiemy, że jest to eksperyment, ale wiemy też, że jeżeli to rządowa instytucja, jeżeli to publiczna instytucja nie wesprze eksperymentowania, trudno będzie znaleźć takie środki dalej, więc śledźcie też to, w jaki sposób możemy pomagać również w innowacyjnych środkach opowiadania i kulturze. Bardzo bliskie naszemu sercu jest to, żeby jak najskuteczniej docierać z informacją, ale z informacją, o której rozmawia się dalej. Informacja wyłącznie podana nie jest dla nas na tyle atrakcyjna, dlatego też bardzo zależy nam na tym, żeby być w relacji i w spotkaniu. Mamy szczęście spotykać się w tym miejscu, w budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego od ponad roku z małym hakiem 10-dniowym. 29 maja 2015 otworzyliśmy tę siedzibę, dzięki czemu możemy spotykać się z naszymi archiwami na żywo, dzięki czemu to, że dyskutujemy o kulturze na łamach dwutygodnika, może też przenieść się na debatę tutaj w sali Ziemia Obiecana, którą nazwaliśmy tak oczywiście z uwagi na film Andrzeja Wajda, ale także na to, że naprawdę zależało nam na tym, by poza siecią spotykać się także tutaj. Tutaj pracujemy też nad rekonstrukcją filmową, tutaj pracujemy też nad postprodukcją wielu filmów, które pojawiają się później na Państwa ekranach. Trzymajcie kciuki za najnowsze produkcje, m.in. Agnieszki Holland, tutaj Małgorzki Szumowskiej czy Andrzeja Wajdy, którzy przychodzą tutaj pracować nad swoimi najnowszymi dziełami, a my mamy przyjemność uczestniczyć czynnie w tym procesie i w naszej sali kolaboracyjnej sprawdzać, jak to wygląda. Jest to miejsce bardzo twórcze w ramach programu edukacji medialnej. Jest to miejsce, do którego zapraszamy zarówno osoby, które zajmują się tworzeniem nowych interaktywnych produkcji do sieci, takich jak chociażby my zaproponowaliśmy to w zeszłym roku. Był to reportaż z Chórzew autorstwa Filipa Springera zrealizowany z Michałem Szotą, który możecie do dzisiaj oglądać na łamach dwutygodnika. Jest to miejsce, gdzie warto jest się spotykać po to, by razem tworzyć to, w jaki sposób my i nasze czasy zostaną zapamiętane, więc bardzo Was zapraszam do konsultacji naszego całorocznego programu i bardzo się cieszę, że wspólnie tutaj dzisiaj, tego dnia będziemy uczyć się, dzielić się wzajemnie nabytą wiedzą, ale także swoimi emocjami i reakcjami, ale także tworzyć na nowo dobre rozwiązania, które będą innowacyjne dla naszej wspólnej historii. Bardzo dziękuję. Zaproszenie. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i reprezentowane przeze mnie Centrum Komunikacji Społecznej przyjęło zaproszenie do współpracy przy organizacji tej konferencji i w niej uczestnictwa. To wielka przyjemność uczestniczyć w tym projekcie w tak dobrym towarzystwie. Liczymy na to, że uda nam się wypracować, zarysować pewnego rodzaju odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami rzeczywistość, szczególnie w kontekście dialogu i komunikacji publicznej. Zarówno nowe technologie i powodujące zmiany społeczne, które następują w wyniku rozpowszechniania się nowych technologii i nowych mediów, stawiają coraz większe wyzwania. To prawda, dzisiaj już nie wystarczy tylko przekazać prostej informacji i oczekiwać prostej reakcji. Informacje się multiplikują, zmieniają, mamy do czynienia z procesami bardzo dynamicznymi, gdzie początkowi nadawcy przestają w pewnym momencie kontrolować nad swoją informacją. Jest to oczywiście bardzo duże dla nas wyzwanie, szczególnie w kontekście dialogu publicznego. Wyzwanie również jest związane z tym, że mamy do czynienia z coraz większą aktywnością obywatelską, aktywnością mieszkańców. Sprostając wyzwaniu tej aktywności, no potrzebne są nowoczesne metody dialogu. A bez komunikacji, bez dobrej komunikacji nie ma wspólnoty, bez dobrej wspólnoty nie ma społeczeństwa obywatelskiego, a bez tego nie możemy mówić tak naprawdę o prawdziwym samorządzie. To wszystko, co jest, nad czym Państwo tutaj też będą pracować i o czym tutaj mówię, jest szczególnie bardzo istotne w kontekście rewitalizacji. I cieszę się, że ten wątek również będzie przez Państwa w jakiś sposób tutaj zaakcentowany. Tereny rewitalizacyjne, które tak naprawdę bez kontekstu społecznego trudno mówić, żeby było można mówić o rewitalizacji, są szczególnie istotne, ale są szczególnie istotne również dlatego, że to jest przestrzeń pewnego rodzaju eksperymentu. Rewitalizacja Pragi to bardzo duże wyzwanie dla miasta. Tym bardziej, że program jest bardzo ambitny. Odchodzi on od tej archaicznej już formy rewitalizacji poprzez remont budynków, ale jego ambicją jest dokonanie rzeczywistej zmiany społecznej, nie przez gentryfikację, ale przez pracę z mieszkańcami, poprzez ich poruszenie i wzmocnienie ich wspólnoty. Życzę Państwu owocnych obrad i liczę na wypracowanie bardzo ciekawych pomysłów i koncepcji, które mam nadzieję będą implementowane na użytek miasta stołecznego Warszawy. My jesteśmy gotowi na te Państwa uwagi. Dziękuję.